Studio Tańca Bohema towarzyszy nam podczas wielu miejskich imprez niemal od zawsze, a jednak swoim bogatym repertuarem, dostarczając z jednej strony rozrywki, równolegle próbuje odpowiadać na pytania, jakie stawiają przed nami wyzwania dzisiejszego świata. W miniony weekend podczas cyklu wydarzeń Lato w Dwumieście miały miejsce warsztaty taneczne oraz wiele innych ciekawych aktywności. To, co się wydarzyło w ostatni weekend, nie mogę oderwać od rzeczy w ostatnich dwóch latach, czyli tych bardzo takich ekstremalnych wydarzeń, w którym mamy do czynienia z wielką synchronicznością zdarzeń w wielu obszarach. Pozwolę sobie przypomnieć, że był tam teledysk My też musimy szybko dorosnąć, Czułe strojenie, był zamek Grala i Zranić zło, a teraz 10 księżyców. Rzeczywiście, pracując ze swoimi uczniami, staramy się dotykać rzeczy istotnych, a jednocześnie mierzyć się z pewnymi wzorcami, które są w powszechności. I myślę, że jesteśmy w takim czasie wielkiej transformacji, gdzie wiedza, którą ja nazywam wiedzą spekulatywną, i ostatnie wydarzenia, czy w życiu w przestrzeni publicznej, czy w życiu społecznym, ona jest tak bardzo rozdmuchana, że musimy i stawiamy sobie ważne pytania i szukamy odpowiedzi. I kiedy wydaje nam się, że mamy coś do powiedzenia, po prostu mówimy. Ja może traktuję te współczesne czasy jako takie progowe wielkiego ewolucyjnego skoku. I świat ewoluując zawsze szuka osób, przez które chce coś powiedzieć. I myślę, że naszym obowiązkiem, moim obowiązkiem, tak to czuję, jest szukanie odpowiedzi na ważne, bardzo ważne pytania. Słubice mają kilka osobliwych miejsc. To miejsce, gdzie teraz jesteśmy, jest moim zdaniem bardzo wyjątkowe, ale ja bardzo lubię rzekę, ale także lubię miejsce, w którym bawiliśmy się w sobotę. Bawiliśmy się po trosze w swoim gronie, ale także z dziećmi, które przyszły na spotkanie z nami. Podczas tego spotkania uczyliśmy tańczyć, ale mieliśmy przygotowanych też mnóstwo, moim zdaniem, znakomitych zabaw, niebanalnych, bardzo inspirujących, i dzieci, które do nas przyszły, bawiły się z nami w różnych obszarach, znowu tak powiem. Dotykaliśmy emocji, intelektu, spraw wolicjonalnych i tak dalej, i tak dalej. W Bohemie zmieniają się roczniki, przychodzą kolejne pokolenia, ale nie mamy wątpliwości, że to właśnie jej twórca, nauczyciel tańca, choreograf, autor tekstów w jednym, czyli pan Henryk Lehelt, sprawia, że w świecie tańca, spektaklu i słowa Bohema jest dziś prawdziwą marką.